Dzień dobry, w poniedziałek 27 czerwca. Moi drodzy, zapraszam do wspólnego rozważenia dwóch fragmentów Pisma Świętego w Starym Testamencie, w Księdze Prorockiej Ezechiela, w rozdziale 33 i 17 wierszu czytamy: Twoi rodacy mówią, postępowanie Pana nie jest słuszne. Tymczasem to ich postępowanie nie jest słuszne. A z kolei apostoł Paweł w liście do Efezjan w rozdziale 5 i 10 wierszu napisał: Dochodźcie tego, co jest miłe Panu. Moi drodzy, dochodzić czegoś to tak jakby dociekać racji i bardzo często w naszym życiu próbujemy dociec, że to my mamy rację. Spieramy się niejednokrotnie z innymi osobami, że racja leży po naszej stronie. Często więc dzieci albo my dorośli mówimy: nie masz racji, racja jest po mojej stronie. I po przeciwnej stronie również możemy usłyszeć bardzo podobne słowa. O ile jednak takie spieranie się pomiędzy ludźmi jest rzeczą naturalną i w trakcie rozmów, czasami kłótni, wypracowujemy jakieś wspólne stanowisko, o tyle, kiedy w stosunku do prawa Bożego, do Słowa Bożego, człowiek wypowiada, że Bóg nie ma racji, to zaczyna nas zastanawiać, dlaczego tak się dzieje. Owszem, czasem zdarza się, że w różnych życiowych sytuacjach próbujemy się z Panem Bogiem spierać. Tak jakbyśmy nie chcieli pogodzić się z tym, co dzieje się w naszym życiu. Jak gdybyśmy nie mogli też przyjąć całkowicie wszystkich wydarzeń, które na nas spadają. Czasem jest to lawina nieszczęśliwych wypadków, zdarzeń, niepowodzeń i trudno człowiekowi pogodzić się z tym, że Bóg dopuszcza właśnie takie wydarzenia w naszym życiu. Dlatego być może i również w takiej sytuacji ci, którzy mówili, że Bóg nie ma racji, o których pisze prorok Ezechiel, wypowiadali swoje słowa. Jednak kiedy przeanalizujemy słowa Ezechiela mówiące o usprawiedliwieniu, o tym, kiedy człowiek może być zbawiony, kiedy będzie potępiony, i gdy usłyszymy, że prorok Ezechiel wyraźnie mówi, że ten, kto porzuci zło i nawróci się do Pana, będzie zbawiony, ale z kolei ten, który żył sprawiedliwie, a jednak w którymś momencie zszedł na drogę nieprawości, odwrócił się od Boga, porzucił wiarę, stracił ten właściwy kurs, że ten będzie człowiekiem, któremu sprawiedliwość Boża jednak nie przysługuje, że zostanie ukarany. I w takiej sytuacji ci ludzie wypowiadali, że Boże wyroki nie są słuszne. Natomiast Ezechiel jako Boży prorok mówi: tymczasem ich zdanie, ich przekonanie nie jest słuszne. Dla ludzi wierzących podstawą wiary, kształtowania myśli, kształtowania moralności jest właśnie Słowo Boże. To z Niego czerpiemy drogowskazy. Na Jego podstawie wyznaczamy kurs swojemu życiu. Dlatego, kiedy Słowo Boże nas napomina, kiedy wykazuje nam nasze błędy życiowe, nie powinniśmy spierać się z Bogiem, ale powinniśmy wykazać więcej pokory i więcej posłuszeństwa. Dlatego, że Bóg nie chce nas skarcić tylko dlatego, żeby nie pozwolić nam wyrażać swoich myśli, ale żeby uchronić nas bardzo często przed następstwami złych czynów, złych decyzji i postępowania takiego dalekosiężnego, które dla życia osobistego i dla życia rodzin czy jakiejś społeczności może przynieść naprawdę wiele szkody i wiele straty. Życzę więc dobrych przemyśleń nad Słowem Bożym, abyśmy słuchając tego, co Bóg ma nam do powiedzenia, mogli jednak żyć jako ludzie nadziei, z pokorą przyjmować Jego pouczenia i mając świadomość, że dał nam Jezusa Chrystusa jako usprawiedliwienie dla naszych grzechów i błędów,
Nie bali się też wyznawać ich przed Bogiem, wiedząc, że Bóg okaże nam swoje miłosierdzie, ale okażmy się ludźmi wiary, nadziei i miłości. Życzę wszystkim dobrego, błogosławionego dnia. Z Panem Bogiem.